Most łączący dwa miasta, Zgorzelec i Görlitz. Most przewieszony nad graniczną Nysą. Na tym moście przed 20 laty spotkali się premierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pierwszego socjalistycznego państwa narodu niemieckiego, Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przed 20 laty w Zgorzelcu zawarty został układ, w którym wytyczono ustaloną w Poczdamie granicę między Polską i Niemcami. Dzisiaj chcielibyśmy mieszkańców obu tych miast zapytać, jak oceniają sam fakt zawarcia tego paktu. Jakie myśli, jakie nadzieje wiązał pan w 5 lat po zakończeniu II wojny światowej z faktem zawarcia przez Polskę i Niemiecką Republikę Demokratyczną układu o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej? 5 lat po wojnie pragnęliśmy przede wszystkim wszyscy spokoju i pokoju. Układ Poczdamski przywrócił nam ziemie zachodnie i północne, chociaż nikt nie dał nam niczego za darmo, bo właśnie tutaj na Nysie Łużyckiej, kilkanaście kilometrów stąd, żołnierze II Armii Wojska Polskiego brali decydujący udział w ofensywie berlińskiej. Jest i tutaj właśnie cmentarz, na którym spoczywają dzisiaj ich prochy. Poczdamu. Jest luty 1945 roku. W Jalcie na Krymie Wielka Trójka rozważa losy pokoju, powojennej Europy, przyszłości Niemiec i narodu niemieckiego. Tu w Jalcie zapada decyzja, że Polska, która pierwsza stawiła czoła hitlerowskiej agresji, musi uzyskać znaczne nabytki terytorialne na północy i na zachodzie. Wojna jeszcze trwa, ale już zbliża się do serca III Rzeszy. Jej dni są już policzone. Na ziemiach, które mają wrócić do Polski, walczy także żołnierz odrodzonego Wojska Polskiego. W bojach nad Bałtykiem, Odrą i Nysą Łużycką, formule jałtańskiej nadaje konkretną, żywą treść. Hitlerowskie Niemcy kapitulują. Runęły marzenia o tysiącletniej Rzeszy i panowaniu.